Może mi łaskawie wyjaśnisz, co cię odbiło? No, widzę, że ostro mama zaczyna. Julia mamie nie mówiła, co jest w pozwie? Mówiła. Ale czemu nagle zaczęło ci przeszkadzać, że Julia czasem się napije? Wszystko jest dla ludzi. Nie mieszka mama z nami, więc nie wie mama, co się u nas dzieje. Cóż się takiego u was dzieje? Co, leży obrzygana albo zasikana pod blokiem? Nie. Zawala pracę? Nie. Policja ją zgarnia na izbę wytrzeźwień? Nie, ale... Sam widzisz, jeszcze żeby piła wódkę, ale Julia lubi dobre wino, whisky, drogie alkohole. I co? I to ją usprawiedliwia? Skoro z niej robisz taką wielką pijaczkę, to czemu nigdy wcześniej nie powiedziałeś nam, że ma jakiś problem z alkoholem? Bo nie chciałem was w to mieszać. Myślałem, że Julia sama się w końcu opamięta, ale teraz widzę, że to mrzonki. Ona nie chce dostrzec problemu, ignoruje go. I nie wykluczałbym, że w końcu zacznie zawalać pracę, zacznie lądować na izbie wytrzeźwień i zacznie sikać w miejscach publicznych. Ty nie wiesz, co mówisz. Julia to mądra dziewczyna, zdolna, wykształcona. Drugiej takiej nie znajdziesz, możesz być pewny. Mamo, ta rozmowa nie ma sensu. Mama zawsze będzie jej bronić. Po co ci właściwie ten rozwód? Na co liczysz? Na mieszkanie? Pamiętaj, że Julia lepiej od ciebie zarabia i figę dostaniesz. Na nic nie liczę. Po prostu ja już nie mogę dłużej żyć z kobietą, która jest częściej nachlana niż trzeźwa. Jeśli to jest to wszystko, co miała mi mama do powiedzenia, to pozwoli mama, że już sobie pójdę. Do widzenia. Teściowa nigdy za mną nie przepadała. A Julkę traktuje jak ósmy cud świata. Nawet kiedy widziała ją mocno wstawioną na rodzinnych imprezach, udawała, że wszystko jest okej. Mówiła, że Julia ciężko pracuje i ma prawo się czasem zrelaksować. A teraz widać, że takie relaksowanie się to prosta droga do alkoholizmu. Druga zadzwoniła do mnie 2 dni temu zapłakana. Prosiła, żebym się nie wtrącała. Ale ja nie umiem stać z boku, gdy mojemu dziecku dzieje się krzywda. Co ten gnojek sobie myśli? Że może ją tak po prostu kopnąć w tyłek, bo ma taki kaprys?